Udał się do miejscowości Podarzewo, dostaliśmy zgłoszenie o wypadku osobówki z kombajnem. Nie mam informacji o osobach poszkodowanych. Najpierw zgłoszenie, a kilka minut później wyjazd na akcję. Wypadek samochodu osobowego z kombajnem. Na miejscu okazuje się, że jest 5 osób poszkodowanych. Osoby są uwięzione, jedna osoba leży przed pojazdem, jedna osoba jest uwięziona, potrzebuje zespół ratownictwa technicznego. Na miejscu wypadku dramatyczny widok i walka o życie. Akcja zakończyła się sukcesem. Na szczęście to nie prawdziwy wypadek, a ćwiczenia strażaków. Wyglądają realistycznie i takie mają być, aby w przypadku prawdziwych zdarzeń pomoc była jak najszybsza i jak najlepsza. Dzisiaj tak naprawdę spotkaliśmy się po to, żeby pokazać, że OSP razem z PSP mają ogromną moc i wielką siłę i mogą razem zrobić dużo więcej, więc uczymy się tego działania. Taka współpraca podczas akcji jest bardzo ważna. Na każdym zdarzeniu my jesteśmy pierwsi, my robimy rozpoznanie, wiemy ile osób jest poszkodowanych. Próbujemy te osoby, które możemy gdzieś tam uwolnić, a w dalszym części właśnie przyjeżdża PSP i działamy z nimi. Tegoroczne ćwiczenia są już trzecim szkoleniem specjalistycznej grupy ratownictwa technicznego w Węglewie w gminie Pobiedziska. W ćwiczeniach biorą udział strażacy z różnych jednostek z Wielkopolski, a także ci z województwa kujawsko-pomorskiego. Szkolenie zaczęło się dzisiaj i potrwa do piątku. Ćwiczymy wypadki komunikacyjne. W piątek będziemy ćwiczyć wypadek masowy, czyli dwa autobusy, dużo osób poszkodowanych. W tym roku ćwiczą z nami trzy grupy techniczne. Grupa ze Świebodzina, Torunia i grupa oczywiście z Poznania, jak co roku. Ćwiczenia odbywają się pod okiem instruktorów, a same zdarzenia mają być jak najbardziej realistyczne. Tworzymy takie warunki bardziej może skomplikowane niż zdarzyłoby się to w rzeczywistości, ale chodzi nam o to, aby ten poziom trudności był po prostu jak najwyższy, żebyśmy mieli pewność, że uda nam się to zrobić w czasie rzeczywistym. Szkolenia zakończą się w piątek, ale organizatorzy już zapowiadają kolejną edycję. Klaudia Stefens, Puls Dnia.